czasowym kajonie, jak już mówiłem, do Państwa znana gdańska kierownicka Monika Kaźmierczak. Słyszy Was, tak robcie ją brawami. Szkoda, że nie widzieliście, jak grała ta drobna istotka. Gra na karilonie pięściami, bo inaczej nie stanie poruszyć tych młotów uderzających w dzwony. A na scenie tupic natores gedanenses, prosimy o brawa dla nich. Z maestro, również autorem kompozycji, Pawłem Kuliszem. Oczy nasze radowały prześliczne gdańszczanki, patrycjuszki gdańskie w przepięknych strojach z koła seniorów Motława. Brawa dla nich olbrzymie. A przepraszam, ze Stowarzyszenia Nasz Gdańsk? No tak? Oczy. To stowarzyszenie powstało na 90. rocznicę urodzin pana profesora Jaroszajtisa w postaci cudownej, kochającej Gdańsk. Dziękuję za dopowiedzenie. I zespół Tarawan. Dziękuję więc serdecznie. Oraz Teatr Feta. Żegnamy teraz brawami naszych oficjalnych gości. Otworzą się ponownie wrota Dwora Artusa. Brawa dla nich olbrzymie. Trzymamy kciuki za handel. Trzymamy kciuki za spokojne, piękne dni, pełne spotkań, rozmów, handlu. Starajcie się kupować tanio, a handlowcom radzę, sprzedajcie drogo. I znajdźcie się gdzieś po środku. Dziękujemy bardzo. Brawa dla naszych gospodarzy, organizatorów. Dziękujemy im gorąco. Myślę, że teraz powoli ruszy parada, formuje się parada prowadzona przez Hermesa. No nie przypadkiem Hermes to grecki bóg. Zresztą mamy go tutaj w formie. Na szczęście nie pozwolono nam, my byliśmy gotowi, artyści teatru, tak to na wszystko. Najpierw chcieliśmy, żeby Hermes wyglądał tak jak tutaj nad wejściem do lokalu koło Dworu Artusa, ale w południe byłoby trochę niezręcznie. W związku z czym nas Hermes, gdzie jesteś Hermesie? Już jest. Oto on. Bóg. Patron handlu, no ale również tych, którzy próbują w sposób nielegalny na handlu zarobić, ale my popieramy tylko tę część, której Hermes popiera handlowców. Niech Dominik Święty czuwa, by się jarmark świetnie uda! I teraz zapraszamy naszych gości oficjalnych do parady. Udamy się w kierunku skweru Świętopełka. Zapraszamy serdecznie gości. I prosimy o sformowanie parady. Osiem wieków temu, w 1260 roku, gdański zakon dominikanów otrzymał od papieża przywilej udzielania odpustu na dzień świętego Dominika. I tak to się zaczęło i trwa do dziś. Jarmark świętego Dominika. Kulinaria, rzemiosło, antyki, kino, muzyka, emocje. Od 27 lipca do 18 sierpnia bądź w Gdańsku. Więcej na jarmarkdominika.pl. Zaprasza miasto Gdańsk. Poleca jak zawsze RMF FM. Kręca sponsor główny koło widokowe Amber Sky. Najbardziej zakręcona atrakcja gdańska. Szczegóły Facebook Amber Sky. Jeśli masz fisia na punkcie lisia, to my też. Dlatego jesteśmy opiekunem lisi w gdańskim zoo. Jeśli lubisz z pomysłem spędzać czas, to my też. Dlatego dla ciebie organizujemy targi, wystawy i wiele więcej. Amber Expo. Warto tu być. Osiem wieków temu, w 1260 roku, gdański zakon dominikanów otrzymał od papieża przywilej udzielania odpustu na dzień świętego Dominika. I tak to się zaczęło. Jarmark świętego Dominika. Kulinaria, rzemiosło, antyki, kino, muzyka, emocje. Od 27 lipca do 18 sierpnia bądź w Gdańsku. Więcej na jarmarkdominika.pl. Zapraszają miasto Gdańsk, sponsorzy Żywiec Zdrój, koło widokowe Amberska i Karuzela Gdańska, właściciel marki Okocim, Onet, Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.